Siemanko, witam znowu na krótszym kanale. Kolejny odcinek z tej serii. Co nie widzieliście, to zbierałem surki. Nie wiem, minęło 20 minut. No dobra, może przesadzam. Tyle nie minęło, ale troszkę mi czasu zabrało i nockę musiałem przespać, co widać pewnie po tym pasku, bo odcinki lecą po sobie. Tu leżą surki, pyk, ładujemy na pewno. Mamy już cały ten stack załadowany. Do skrzynki 9 kamycorów, dorzucamy badyle. I mamy połowę energii, którą wykorzystamy sobie na truchełko. Mam nadzieję, że się nie popsuło. O, jakie gówniane truchełko. No to co z nim trzeba zrobić? Z brzydką liczbą do góry? Jeżeli ktoś czai, no nie. Z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie, ale NPC o nazwie... O nazwie astrolog potrzebuje czachy, więc my mu tą czachę dostarczymy poprzez tą technologię unlock. To na razie nam nie jest potrzebne, będziemy się bawili tylko tymi dwoma rzeczami. Więc mamy technologię, potrzebujemy czachę. Czachę bierzemy. Nie zdążyłem zobaczyć, co daje czacha. Chyba dodaje czerwoną czachę. Tak. Ło, coś nowego. Surgeon Mistake. Zrobiliśmy błąd, przez co jest Messi. Czyli w zły sposób usunęliśmy czaszkę, czyli ogólnie usunięcie czaszki może nam dać jakieś pozytywne punkty. Przynajmniej ja tak wnioskuję. Dobra, spróbujmy dalej. Usuńmy kość. Na przykład złamaną. Co to dało? Mistake. Kolejna czerwona czacha. A usunięcie skóry? Usunięcie skóry zawsze dodaje czerwoną czachę. Czyli to jest i negatywne, i pozytywne, bo czasami chcemy krwią uzyskać więcej czerwonych czaszek, więc najpierw trzeba usunąć skórę, żeby mieć czerwoną czachę i zamienić ją na białą. Więc to jest taka pozytywna rzecz. No jeszcze jest flesz, nie? Mięsko. Mięsko możemy usunąć, bo to się nam przyda gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Take a dirty body. Zachowaj skórę na papier. Dobra, ja wszystko będę zachowywał. Wszystko. Tym bardziej, że skóry się stakują, a flaki nie. Wyrzućmy truchełko do rzeki. I naprawa mostu. Deska, gwoździe. No, jeszcze dużo czasu zanim to zrobimy. Tu cmentarz też na razie najlepiej nie wygląda. Nie mam narzędzi. Żeby zrobić narzędzia, to... Potrzeba to. Tu są narzędzia kamienne, a tu są jeszcze drewniane. 34. Na razie mamy za mało czerwonych rzeczy. Musimy więcej popracować. Dużo więcej. Moment. Mamy dużo syfów. Czaszkę potrzebujemy. Ok. Wracamy na cmentarz. Spoko, zdążymy się wyspać. Chodzi o sortowanie przedmiotów. To trzeba pamiętać, czyli tu. To można naprawić? Tak, to można naprawić. Tu wrzucamy skórę, mięcho, flaki, krew, kość. Czachę zostawiamy. Nie może być za łatwo, nie? No wiadomo. Nie wolno też popełniać błędów, bo wtedy znowu będziemy musieli czekać. To zapomniałem wspomnieć, jeżeli truchełko będzie sobie leżało na tam 0%, to osiołek nie będzie nam przywoził więcej truchełek. Więc warto chować ciała, żeby mieć tam na plus 1 chociażby i szybko sobie naprawić ten cmentarz. O ile dobrze oprawimy zwłoki, to dostajemy plus 1, więc 18 zwłok, 18 burning certificate, burial certificate, czyli to jest 1,5, to tam wyjdzie, nie wiem, 25 srebra, które będzie nam potrzebne. Będzie. Ja jeszcze tutaj w międzyczasie wyczyściłem te wszystkie syfy, co tu były. Ale to was nie interesuje. Idziemy spać. No i dzisiaj jest niedziela. Moglibyśmy odprawiać jakieś msze. Ale nie da się. W ogóle, czy gra mi się zapisuje? Chyba tak.
Dobra, wracamy do miasta Myśki. Mamy dwie rzeczy. Aj, kurna, to nie jest ten dzień. I widzicie, dałem ciała. Nie, to ja wam pokażę coś innego. Ja wam pokażę to. Pyk, pyk, gardening. Beekeeping. Bierzemy tą technologię. Wiem, że zmarnowałem 15 zielonych krążków, tudzież żetonów, czy jak wy to tam nazywacie. Ale spokojnie, bo tu na północy też się gdzieś dało wydobywać te krążki. Idziemy tutaj do góry. I tutaj jest taki ładny, o, widzimy sobie miodzik. Zbieramy to. Zbieramy i dostajemy dużo miodzików i te pszczoły nas pożarły. Nie przejmujemy się ilością hapsów, przynajmniej na razie. Tego nie mogłem wcześniej zrobić. A teraz można. Clear the path. Ciekawe co tam jest. Mamy dużo rzeczy do roboty. Tu jest miodzik. Skarniamy. Dwa miodziki. Świetnie. Są jeszcze jakieś miodziki gdzieś tu skryte? Nie, to można naprawić. Ale nie mamy technologii. Zbieramy owocki. To możemy wyrąbać. Ja nie wiem, co się stanie. Dostaniemy pewnie jakieś deski. No dobra, no surowce są nam potrzebne, nie? Metal scrap. Niech jest. Z parę odcinków będziemy się bawili właśnie w takiego zbieracza, który nic w życiu nie osiąga, jedynie komikuje gdzieś wszelkie przedmioty. Ale od czegoś trzeba zacząć. No i deska. No to fajnych przedmiotów nie mamy. To nam się przyda do jedzonka. Mamy kolejne owocki. Jeszcze w którymś miejscu był bee house, tylko nie pamiętam gdzie. Może tu w lewo. Moment. Chyba naokoło muszę przejść. Te kamienie, kamienie. To możemy wykopać, bo to jest... To jest dodatkowe zielone punkty. Są. To plus 5, nawet więcej nam dało. Tu się dało chyba ryby łowić, a nie z drugiej strony. A tu jest piasek, o. Piasek możemy wydobyć. Bez konieczności przechodzenia na drugą stronę, więc to jest spoko. I chyba tyle. Nie mamy więcej energii, nie możemy nic zrobić. To chcę i zanieść i to. Do astrologa musimy czekać cały tydzień. Czy zerknę sobie, co jest na dole? Może coś dodali. Ziołka dodali. Tutaj jest to chyba glina w tych dziurach takich. Tam na dole raczej nic nie ma. No i tyle. Aha, tu jest już ogród. Wszystko w swoim czasie. Pamiętacie, że ja dużo osiągnąłem. Ale też niezbyt wiele, bo to była alfa. Zero, chyba wersja 0.25 czy coś takiego. Dobra, prześpijmy się. O, życie się regeneruje. Więc to, że zebraliśmy miodzik, to nas trochę poraniło, to nie jest żaden kłopot. Natomiast jeśli gdzieś tam w przyszłości będziemy się skupiali na walce, to uwierzcie mi, żarcia potrzebujemy od naprawdę od cholery. Czyli tak, to zostawiamy, grzybka zostawiamy, nic więcej w sumie cennego nie zebraliśmy. Tu wrzucamy czachę, na razie jej nie zaniesiemy. To musimy zanieść. Deski. Miodzik trzeba zostawić, czy mogę coś robić już z miodziku? Nie, czy ja się niepotrzebnie napociłem z tym miodem, ale dobra, miodzik będziemy zbierali, bo on jest ultra overpower. Przypominam. Przynajmniej był. Lecimy do miasta. W międzyczasie, dobra, dawać mi... Jagódki się przydadzą. Tu jest zielony punkcik, nie? To też się zawsze przydaje. Co ja chciałem? Mam zieloną żelatynę, mam.
Jutro przychodzi inkwizytor, chyba nie. Kupiec. Jutro przychodzi kupiec. Więc musimy z nim zagadać, żeby dał nam questa. Potem przychodzi goblin, a po goblinie przychodzi inkwizytor. Tak, najpierw lecimy szybko, szybko do Blacksmitha, żeby ten nam znowu nie uciekł. Ziomek stoi. Elo, elo. Zabiłem slimy, dawaj mi Simple Iron Parts. Dostaliśmy Green Jelly i tamtą czerwoną żelatynkę. No i... No i właśnie. Na pewno będziemy musieli kupić Whetstone'a, ale też będziemy potrzebowali Simple Iron Parts. To jest drogie. To jest drogie, ale bez tego nic wtedy nie byliśmy w stanie zrobić. Przynajmniej w Alfie. No dobra, na razie zostawimy. Z pewnością będziemy musieli jeszcze do niego wrócić. Tymczasem przechodzimy tutaj do czyjejś chaty. Okradamy ich, póki nikt nie patrzy. I lecimy do karczmy, sprzedamy certyfikaty. Czemuś ma tu questa. Blab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 l
potrzebuję gardena, ale potrzebuję permission. No i dostałem empty garden. Ask about details. No, musimy do, po prostu do kupca zagadać. O, pogadaj z merchantem, spoko. Handel. A mug of beer. A ja już browara dałem czaszce, a widzę, że nie wypiła. Dziwne. Dodajmy certyfikaty. Ciekawe, czy warzywa będzie można sprzedawać. No to by się w końcu przydało, no bo po co tyle tego sadzić? Pytanie, czy jak ja mu coś sprzedam, to dostaję większy tir? Uwaga. Nie wiem. Nie zdążyłem zauważyć, ale chyba jest tak samo. To pewnie wynika z tych, z buźków. Musimy buźki sobie powiększyć u niego, czyli wykonywać questy, on nam tutaj da chyba, co ja tu widzę, winiacze, ciasta, później jakieś overpower, co to są, krążki cebulowe. Dobra, ale mamy 5 sreberka, więc to też nie jest źle. Idziemy sobie na chatę. To mógłbym z babką pogadać, ale to nawet nie warto tracić czasu. Nie warto. W domu czeka nas dużo roboty. Przede wszystkim kasa. I zrobienie kowadła drewnianego, bo inaczej będziemy stali. Skoro już tędy przechodzę, zrobimy sobie pociąg. Pokażę wam, jak się robi pociąg. Raz, dwa, no, chyba z trzech, bo z więcej niż trzech to się pociągu nie zrobi. To nam się rozjedzie. Drewniana ciuchcia, radości. Dobra, zobaczmy. Naciskamy E i jedziemy. Wow, chyba rozjechali w Alfie. Rozjechali, ja to zawsze naciskałem i przenosiłem. Ale Lipton. No nic, jakbym dał po prostu dwa obok siebie. Patrzę, bo to mi się później przyda w przyszłości. Dwa obok siebie i w lewo. No jakoś da radę, ale to nie to samo. Kurna, tak zawsze lubiłem. Ale da się jakoś tam, widzicie, sprawnie to poprzenosić, to drewno. Będzie E naciskało, to w miarę to tam działa. Niestety nie tak jak w Alfie. Czyli jednak ktoś tu zauważył, że był taki zwyrol Patrick Raven, który przenosił sobie cztery nawet bele naraz. Albo ktoś mu to zgłosił. Dobra, tą belkę rzucimy tu. Albo tu. Wrócimy po tą poprzednią. Nie wiem, gdzie ona została, gdzieś na drodze.
Jest na dole. Pewnie się nie przecisnę, bo jestem gruby. Gruby i brodaty. Szkoda, że nie można zmienić wyglądu postaci. Ja bym sobie dał niebieskie włosy. Czyli tak, to zostawiamy. Przesuńmy to na dół. Zbuduj. Zbuduj. Timber stockpile. Nie jest nam potrzebny, stoi tu. Increased yard space. To kiedyś brałem w alfie. I ogólnie chodzi o to, że powiększa nam przestrzeń w tym miejscu. Tu, gdzie jest te bagna, zostaną osuszone i mamy w cholerę. O, tyle miejsca, że panowie i panie, możemy sobie craftić do woli. Stone stockpile. Kamienny stockpile. No, rzadko z niego korzystam. Korzystałem rzadko. Na nich jest. Brakuje nam Fernansa. Jest ważne. Czyli więcej kamienia, jeszcze więcej kamienia, ale brakuje nam również, uwaga, brakuje nam sawing, bo potrzebujemy deski i to najważniejsze, nie, to jest sawhorse. Gdzie jest wooden anvil? Chopping spot, to też było ważne. Wood billet. Nie widzę tego. Tu jest wooden anvil, drewniane kowadło. 10 czerwonych. 5, 10, 15. Creative piece of stone. Stone cutter. Dobra, na pewno bierzemy sawing. Zobaczmy sobie, czy możemy zrobić tą piłę. Piłę możemy zrobić. Super. Czy da się obracać? R? Nie da się. Więc piłę sobie pierdykniemy. Może nie. Dajmy sobie to 3 zajmuje. Później jest 4. Czyli tak. I tu nam wejdzie na 3. Dobra, dajmy sobie na razie tu. Od razu sobie to skrafcimy. I the hammer. Boże, panie. To jest młotek. I jest. No i tu widzimy, że możemy robić wood bilety albo flicze. Robimy flicze, nie wiem. 24. Ale dużo czasu to zabiera. Dostaliśmy 6, nie wiem czemu. I roboty nie dokończyliśmy. Ja wam pokażę, jak się je. Naciskamy, tak? Bo w ogóle nam dodaje 2, to nawet nie wiem, czy się opłaca je marnować, bo to trochę tego zużywamy. Możemy przerobić na coś. Ale pociągi słychać. Moment. Red berries. Wiem, że się je na coś przerabiało. A berry juice. A berry juice dawaliśmy do... Berry juice dawaliśmy do miodu. Ale widzę, że ja nie mam tej receptury. Dlatego same berry będziemy zostawiali. Tu jest miodzik, tu jest żelatyna. Tu jest berry juice, ale potrzebujemy green jelly znowu. Do tego są potrzebne slimy. A tu slimów nie ma. Tam się muffinki wtedy robiło. Marchewka, chlebek i tak dalej, to wszystko się da. Zobaczmy sobie, jeżeli ja pójdę teraz do góry, a i tak nie mam energii, dobra, nieważne. Idziemy spać. Chodziło mi o to, czy do góry się spawnią slajmy. Bo jeżeli tak, to będziemy mieli dużo żelatynki, co by zrobić sobie jedzonko. Ona nam się przyda, jakbyśmy chcieli właśnie dokończyć jakąś robotę. W danym momencie, no to możemy zjeść i mieć plus 30 energii. Zobaczmy sobie, jest akurat noc. Ostrachajmy. Przy okazji, jak dokończymy robotę, to znika nam tutaj kawałek tego drewna. Wtedy musimy sobie to podnieść, pyk i odłożyć na miejsce. Pamiętajcie, żeby mieć zawsze dobre zapasy drewnem, bo później się obudzicie i dużo czasu zmarnujecie na zbieranie znowu drewna. Tu
Tutaj mamy baty, które nas gryzą, ale nad nich mi nie zależy. Olejemy sprawę. Ja tu dobrze driftuję na lewo i prawo, tak więc żaden mnie jeszcze nie użarł. Szukam slajmów. To co widzimy tutaj, to pomarańczowo takie no szare, to jest żelazo. Tego będziemy zbierali pełno w przyszłości. Na razie szkoda mi energii. Natomiast pytanie brzmi, co mi wypada z tych nietoperków. Ja szczerze nie pamiętam. Ubijmy jednego. A, one teraz zniknęły. No i fajnie. Dobra, to nie ubijemy. W takim razie drewno trzeba zrobić. Dużo, bardzo dużo energii. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zrobimy sobie tak, że ja pewnego razu będę potrzebował dużej ilości surowców na robienie dużej ilości przedmiotów, tak? Tak więc spędzę, nie wiem, godzinę, może dwie na zbieranie, przynoszenie, tachanie tego, krawcenie. Zbieranie, przynoszenie, tachanie, krawcenie i tak dalej. Ciągle i to samo, bo to naprawdę zabiera 2-3 godziny. Te nietoperki dropiły skrzydła. Okej, to na razie nie potrzebujemy. Tak więc ja zrobiłem sobie flicze. Flicze wrzucamy tu, badyle też tu, to też tu. No i co możemy z tego zrobić? Build. Nic więcej, bo jestem biedny, ale mamy technologię, która pozwalała nam zrobić to. Wooden anvil. Unlock. Narzędzia, o Jezu, to bym chciał. Zobaczmy sobie. Charakter, nie, to będzie tutaj. Wooden anvil. Potrzebne nam jest 2 wood billet. Nie ma problemu, mamy bardzo dużo drewiszcza. Wood billet akurat będą 3. Jeden nam zostanie gdzieś tam w zapasie na przyszłość. Klas, mamy 3. Idziemy do stolika. Wooden anvil dostępny z 2 stron. Jest w jakimś takim mało... Kurde, właśnie gdzie to stawiać? Może tu, bo to jest takie głupie... Nie, ja wiem co tu stało. Znowu tutaj to damy. Na razie wam nie zdradzę. Dobra, niech leży tu. I co tu możemy skrafcić? To albo to. I właśnie, Simple Iron Parts. To jest to, co potrzebowaliśmy. Żeby to zrobić, znowu potrzebny jest nam piecyk. Do zrobienia piecyka magicznie pojawia się ten syf. Czyli potrzebujemy 3 więcej sztuk Simple Iron Parts. Skąd je wziąć? No i magiczna rzecz, czyli pieniążki, pieniążki, za pieniążki musimy kupić, bo inaczej tego nie zdobędziemy, nie w tym etapie gry. I to jest właśnie ten problem. Na szczęście pochowaliśmy już dość truchełek, tak więc część pieniążków mamy na zakup tych części żelaznych, więc pójdziemy sobie tam i dokupimy. Akurat jest dzień, rozpoczął się w zasadzie dzień, więc zdążymy. Kamienie odłożymy, akurat będzie na piecyk. Wood billet też tu wsadzimy, hammer niech jest. Ciśniemy do blacksmitha, niech nam opyli parę sztuk. Kasę zostawiajcie, bo we wczesnym etapie, no jak się pozbędziecie pieniążków, a nie będziecie mieli whetstone'a, to ja nie wiem co zrobicie. Pewnie twórcy coś przygotowali, że pojawia się jakiś gościu i musicie wziąć kredyt i sprzedacie za to duszę. No ale no jeszcze do tego etapu nie dotarłem. Jakby ktoś z was w taki sposób spierdzielił, że nie będzie miał żadnych narzędzi, ani nic do pracy i nie będzie miał ostrzałki, podajcie mi znać, co się wtedy dzieje. Mi się nie chce tego testować. O, widzimy, jedzie osiołek z truchełkiem. Musimy się kimnąć i spróbować pochować następne, żeby mieć certyfikat i więcej kasy i większy plus na cmentarzu. Ziomuś, handluj z tym. Potrzebujemy tego, kurczę, w opór dawaj, panie. 5 sztuk wystarczy. A więcej mi nie stać. A ile kosztują gwoździe, bo ty dajesz ich 10. Kurde, panie. Gwoździ też będę potrzebował. Dawaj 5. 5 gwoździ za 1. 5? Mam 2. Srebra. Kupmy 8. Bo mnie stać, jestem bogaty. Teraz zostawiamy hajs na whetstone. Nie wiem ile mi zostało, jeszcze dużo. Parę razy narzędzia naprawię, ale już później będzie bieda.
Zaraz usłyszymy dzwonek od osiołka, a ja tymczasem wracam do domku i w międzyczasie ogarniam sobie coś innego, no i pozbieram surowce. A odnośnie surowców to chodzi mi o zbieranie, myślę, żelaza. Żelazo, przypominam, to było to pomarańczowe coś, tak więc z Kilofem ruszymy do boju i wydobędziemy spore ich ilości. Tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.